przerwać ten życiodajny dla zakonu potok, należałoby zdobyć wieję. Rozpoczęła się wymiana ognia, co spowodowało pożar w gęstym ułożeniu floty krzyżaków. A wnet doszło do abordażu. Zakon popadał w coraz głębsze problemy finansowe. Gniew odcięty od dostaw z Wisły nękał już jedynie głów. A więc przekazali twierdzę bez walk. 1 stycznia 1464 roku gniew przeszedł w polskie ręce. Następnego dnia 400 ocalałych krzyżaków wyruszyło na 14 wodę do Królewca.